Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołubnońska, witam Państwa. To jest program Pomyśl o portfelu i dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego warto pomyśleć o oszczędnościach, o oszczędzaniu w zasadzie już dzisiaj na złotą jesień naszego życia. Paweł Dobrowolski, główny ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju, jest naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i właśnie, dlaczego to takie ważne? Dlaczego już dzisiaj warto oszczędzać? Powiedzmy sobie tak realnie, według statystyk, ile moglibyśmy dostać na emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Czyli to minimum. Powiem tak. Najważniejsza statystyka, którą w takich sytuacjach się posługuje, to jest stopa zastąpienia, czyli relacja ostatniej pensji do emerytury. Ona w tej chwili jeszcze wynosi dla większości osób około 50%, natomiast jest prognozowane, że przez kolejne dekady będzie spadać. Oficjalne szacunki mówią o około 30%, niektórzy szacują 20%. To znaczy, że w przyszłości za 2-3-4 dekady osoba, która na przykład na dzisiejsze pieniądze zarabiała będzie w ostatnią pensję 5000, emerytury dostanie 1000. To znaczy, że relacja emerytury do pensji w najbliższych dekadach spadnie o ponad połowę. Dzisiaj jeszcze jest tak, żeby tak obrazowo powiedzieć naszym widzom, że jeżeli zarabiamy 5000 zł, dostaniemy 2,5, ale może być tak, że za 10, 20, 30 lat dostaniemy tylko 1000 zł. No i dlatego przeciętnie, tak. Przeciętnie, według statystyk. Dlatego, jak rozumiem, Polski Fundusz Rozwoju w porozumieniu oczywiście z rządem uruchamia pracownicze plany kapitałowe, żeby ludzie choć trochę oszczędzali. No i w zasadzie trochę ich do tego przymusza, bo każdy będzie z automatu zapisany do tego programu. No przymusza, ale można się wypisać. Natomiast ważne to, co pani powiedziała, trochę przymusza do jakichś oszczędności. Natomiast absolutnie kluczowe jest, jeżeli chcemy dostatnio żyć na emeryturze, żeby oszczędzać jak najwięcej, oszczędzać już teraz. PPK jest jednym z możliwych ułatwień, jest jedną z opcji, ale w miarę możliwości trzeba oszczędzać nie tylko w PPK, a starać się jeszcze gromadzić więcej oszczędności w innych formach. To gdzie jeszcze? Można go oszczędzać na różne sposoby, chociażby we własnej nieruchomości, wykupić jak najwcześniej własny dom, zamiast wynajmować, oszczędzać na koncie bankowym, oszczędzać w różnych innych programach emerytalnych dostępnych w tej chwili. Ale za co wykupić ten dom? To trzeba kredyt wziąć pewnie. Ja powiem tak, większość ludzi patrzy... To już nie jest oszczędzanie, prawda? No nie, kredyt jest pewną formą wymuszonej oszczędności. Jeżeli spłacam kredyt stopniowo, miesiąc po miesiącu, staję się w coraz większej części właścicielem tego mieszkania, tego domu. I kredyt jest taką formą tak naprawdę wymuszania oszczędzania. Nam trudno jest na co dzień powiedzieć sobie, dobrze, nie kupię tego, owego, tamtego, oszczędzę, odłożę i jak już będę miał odpowiednią kwotę, kupię trudno. Za gotówkę. Kredyt wymusza to na nas, bank co miesięcznym przypomnieniem wymusza na nas de facto oszczędności. Oszczędzanie jednak kredyty nie takie złe też de facto. Brane z głową oczywiście, na miarę własnych możliwości, z odłożeniem pewnego zapasu na wypadek, jeżeli na przykład stracimy pracę, żebyśmy mieli możliwość spłacania rat przez okres, kiedy znajdziemy następne zatrudnienie. To jest bardzo ważne. Większość Polaków ma bardzo niskie oszczędności. Co prawda do niedawna ta różnica pomiędzy zarobkami a wydatkami przeciętnie na głowę była bardzo mała. Ona od kilku lat powiększa się, co oczywiście umożliwia Polakom oszczędzanie, odkładanie, ale to, co jest ważne, żebyśmy my jako osoby, jednostki nie przejedli tego prosperity, żeby te dodatkowe dochody, które teraz przeciętnie w gospodarce pojawiają się, przede wszystkim zaoszczędzić, odłożyć na konto. Zainwestować PPK, w swoją przyszłość, to jest oszczędzanie, prawda? Bardzo ważne, żebyśmy o tej przyszłości chwilkę porozmawiali, a jest... Bo zanim o przyszłości, to skupmy się też na tym, co jest dzisiaj, co mamy dzisiaj. A mamy sytuację niewesołą, jeśli chodzi o demografię, jeśli chodzi o starzenie się społeczeństwa, to pan za chwilę rozwinie. No i mamy sytuację nie za wesołą, jeśli chodzi o ludzi młodych i tak zwane umowy śmieciowe, prawda? Bo mieliśmy z tym poważny problem jeszcze kilka lat temu. Wiem, że teraz sytuacja się zmienia, ale też nie we wszystkich branżach. No i ci młodzi ludzie, którzy weszli na rynek pracy, też nie odkładali od razu na tą emeryturę, które byli zatrudniani na tych umowach, które nie gwarantowały im składek. Sytuacja jest zła, jeśli chodzi o tę przyszłość. Znaczy i dobra i zła. Ja sądzę tak, pojęcie starzenie się społeczeństwa jest trochę takim pejoratywnym określeniem. Ono w praktyce oznacza, że mamy szansę żyć dłużej niż nasi dziadkowie, rodzice. To jest bardzo dobra wiadomość.
Mamy też szansę żyć dłużej w dobrym zdrowiu, bo ważne jest nie tylko okres życia, ale jak długo będziemy żyć w dobrym zdrowiu. Medycyna idzie do przodu. Idzie do przodu. Ale my też gorzej żyjemy, szybciej żyjemy, stres, złe jedzenie. Ale jeżeli spojrzymy na statystyki zdrowotne, to jednak chyba pomimo tego stresu, pomimo tego nowoczesnego jedzenia, coś się poprawia, bo żyjemy dłużej, zdrowiej. Ale jest też pewien cień czy pewne wyzwanie z tym związane. Jeżeli żyjemy dłużej, znaczy, że musimy odłożyć więcej na emeryturę. Powszechnie używa się w dyskursie publicznym statystyk średniej dożywalności, ale to są statystyki średniej dożywalności dotyczące całego społeczeństwa, które w wyliczaniu uwzględniają tych wszystkich, którzy umrą jako niemowlaki, dzieci, młodzież, starsi. Nie tylko starszych. Dokładnie tak. Natomiast w momencie, kiedy dożyjemy do 50-60 lat, są zupełnie inne tablice dożywalności i one w praktyce oznaczają to, że dzisiejszy 60-latek ma bardzo sporą szansę dożyć do 80 lat. Czyli jeżeli przejdziemy na emeryturę w wieku 60-65 lat, to dożyjemy 80-85. Te nasze oszczędności, które są uzupełnieniem emerytury, muszą nam wystarczyć na 20 lat. Na dwie dekady, tak jest. Sytuacja jest niewesoła, bo nie dość, że statystyki mówią o tym, że mniej możemy dostać, czyli w okolicach 20-30%. To jeszcze ma to nam wystarczyć na 20 lat. Tak jest. To znaczy, są dwie pocieszające wiadomości. Dla półtora Kowalskiego to są takie statystyki. To znaczy, może jeszcze dwa kroki do tyłu. W latach 60. proporcja emerytów i rencistów do pracujących wyglądała w ten sposób, że na jednego emeryta lub rencistę przypadało kilkanaście osób w wieku pracującym, 13-16 w zależności na który rok patrzymy. W tej chwili to jest około 3 osób, to będzie zbliżało się do coraz niżej, w kierunku 2 osób. Co to oznacza? Że żebyśmy utrzymali naszych dziadków, naszych rodziców, musimy, każdy pracujący jest de facto obłożony większym ciężarem podatkowym. Oczywiście z drugiej strony gospodarka jest coraz bardziej wydajna, wypracowujemy coraz więcej wartości w gospodarce, więc mamy szansę, żeby ten ciężar nie był aż tak duży, ale musimy dbać też o siebie, patrząc z perspektywy indywidualnej. Musimy oszczędzać my sami na wszelkie możliwe sposoby, żebyśmy w momencie przejścia na emeryturę nie byli rozczarowani standardem życia. To, co jest ważne, to na pytanie, na które powinien sobie każdy odpowiedzieć. Jaki standard życia chcę mieć po przejściu na emeryturę? Ile wydaję teraz, a ile będę w stanie wydawać z oszczędnościami i emeryturą po przejściu na emeryturę? Byśmy chcieli żyć chyba jak Brytyjczycy, którzy na wakacje wyjeżdżają sobie do Hiszpanii, mają tam domek i tam sobie odpoczywają w tę złotą jesień życia, ale czy to jest realne w Polsce na nasze warunki? No my się dopiero bogacimy, u nas ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej, a te pracownicze plany kapitałowe to też ściągnięte z tej Wielkiej Brytanii, dlatego o tym mówię. Jedną z inspiracji, znaczy tak, jeszcze a propos Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Życie w Hiszpanii jest znacznie tańsze niż w Wielkiej Brytanii, więc dla emeryta brytyjskiego, otrzymującego brytyjską emeryturę, ma sens nie tylko z powodów klimatycznych, więcej słońca, więcej dni słonecznych, mniej deszczu, wyższe przeciętne temperatury, ale też fakt, że ta jego brytyjska emerytura w Hiszpanii zapewnia mu o wiele większy standard życia. Są Polacy, którzy na emeryturę przenoszą się do Indii na przykład. To jest oczywiście mniejszość, to jest ryzykowne przedsięwzięcie, daleki kraj, inna kultura. Tacy dziarscy emeryci, bo można by rzec. No tak, ale znowu to, o czym musimy pamiętać, to, że gospodarka cały czas się rozwija i powinniśmy oszczędzać, bo razem ze wzrostem gospodarki to nasze oszczędności będą też rosły. Inwestując nasze pieniądze, czy to na koncie bankowym, czy w PPK, czy w innych możliwościach, zwiększamy swój poziom życia po przejściu na emeryturę. Dlaczego te pracownicze plany kapitałowe mają być tą lepszą formą oszczędzania na emeryturę? Myśmy tu w tym studiu tłumaczyli, że owszem, swoją część dokłada pracodawca, także państwo w pewnym stopniu. I dlatego to ma być ten element zachęcający, że nie dość, że my odłożymy, to co prawda zarobimy na miesiąc o te 2% mniej, no bo te 2% przeznaczamy na te oszczędności. Zarobimy tyle samo, tylko odkładamy na emeryturę. No, do ręki, może gdzieś źle tak się wyraziłam. Do ręki dostaniemy o 2% mniej, ale te 2% odłożymy sobie na to konto w PPK, w tych pracowniczych planach kapitałowych. Do tego dopłaca nam pracodawca i państwo. Czy rzeczywiście to jest ten główny, ta główna zachęta?
Ona jest ważna, ale w mojej opinii ona nie jest najważniejsza. To, co jest najważniejsze w PPK, to jest pewne zachęcenie, zobowiązanie do regularnego oszczędzania. Tak jak na początku przed chwilą mówiliśmy, największym problemem z oszczędzaniem jest samodyscyplina. Zobowiązanie się samemu wobec siebie do odkładania comiesięcznej kwoty jest bardzo trudne. Że dla nie większości. Nie kupię sobie tych 10 sukienek, tylko odłożę na emeryturę. To, co czyni PPK, oprócz tych wszystkich benefitów materialnych, o których pani w tej chwili powiedziała, czyli tego bonusa od państwa, czy też współskładki od pracodawcy, to jest dwustronna umowa, która nas de facto zachęca, zobowiązuje w pewnym sensie do comiesięcznego odkładania. Jest to taki mechanizm samodyscyplinujący, bo każdy może się wypisać z PPK, ale jak już tam trafimy, to jest spora siła bezwładu, tak jak idziemy na zakupy i widzimy tam jeszcze jedną sukienkę, jeszcze jeden garnitur kupujemy, to z drugiej strony ustawiamy sobie taki mechanizm, który nas zachęca jednak do pamiętania o przyszłości tu i teraz. Przyszłość za 20, 30, 40, 50 lat wydaje się odległa, a jeżeli nie zaczniemy oszczędzać comiesięcznie tu i teraz, będziemy mieli kłopot, kiedy okaże się, że w wieku 50-60 lat nie odłożyliśmy wystarczająco. Wtedy może być trudno odłożyć wystarczającą kwotę. No i warto pomyśleć o tym portfelu już dzisiaj, dlatego, drodzy państwo, i dlatego tytuł taki naszego programu, a nie inny. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Paweł Dobrowolski, główny ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju, był naszym gościem. Dziękuję państwu za uwagę. Za chwilę kolejny punkt naszego porannego programu.